chcemy wykorzystać w pełni ogromne doświadczenie Tomka Rząsy. Doświadczenie jako zawodnika, który zdobywał, można powiedzieć, wszystko i na arenie holenderskiej, ale też europejskiej. Zawsze ogromny głód do zdobywania sukcesów, to jest bardzo, bardzo ważne, ale też w różnych innych rolach po karierze, tak? Czy praca przy reprezentacji Polski, czy praca też w sztabach trenerskich Lecha Poznań. Ogromne doświadczenie, które chcę, żeby przekazywał zawodnikom i chciałbym, żeby wspierał sztab trenerski, obecny sztab trenerski Lecha. Ta współpraca z pierwszym zespołem ma bazować przede wszystkim na moim doświadczeniu piłkarskim. No, wiele lat grałem na najwyższym europejskim poziomie. Grałem również w reprezentacji, więc ten bagaż piłkarskich doświadczeń mam spory i jak najbardziej, czy to wcześniej pracując jako asystent Macieja Skorży w roli trenera w Lechu Poznań, czy później jako dyrektor sportowy Akademii, no chciałbym to doświadczenie piłkarskie dalej przekazywać naszym piłkarzom, dalej współpracować, gdzieś przekazywać naszym również trenerom to, jak można najlepiej wykorzystać ten potencjał piłkarski. Tomek jest osobą, która potrafi rozmawiać z ludźmi i to, myślę, będzie tutaj taka cecha, która pozwoli mu dobrze tą funkcję pełnić. Tomek jest osobą, która jest bardzo lubiana. Ja bym tak powiedział, dobrze odbierany i w środowisku piłkarskim i ogólnie ma mnóstwo kontaktów poprzez to, że grał w wielu klubach za granicą. To nam też pomagało, gdzieś tam pytając kiedyś o zawodników, których żeśmy obserwowali. Dlatego myślę, że tutaj no, będzie pasował do tej roli i na pewno z tej roli się wywiąże jak najlepiej po ostatnim. To także współpraca z Akademią, z którą miałem przyjemność pracować przez ostatni rok. Wiem, że w Akademii jest mnóstwo biega po boiskach utalentowanych młodych piłkarzy, adeptów futbolu, którym przez cały czas budujemy w nich i kształtujemy ich właśnie, raz, mentalność zwyciężania, dwa, tą tożsamość bycia Lechitą, bycia dumnym z tego, że jest się zawodnikiem czy kibicem kolejorza. To chcielibyśmy również z naszej Akademii przenosić na pierwszy zespół. Pracował blisko, był w Akademii, pomagał i pomaga młodym chłopakom wejść do pierwszego zespołu. I to znowu to doświadczenie, które szczególnie w Lechu Poznań jest ważne, bo ta Akademia zawsze dla nas będzie istotna, urozmaiciło znowu jego doświadczenie i na pewno mu się przyda w roli dyrektora sportowego, gdzie mu też przyjdzie pracować, rozmawiać, wspierać młodych chłopaków, którzy właśnie z tej Akademii się wywodzą. Wsparcie dla zawodników naszych i dla trenerów jest istotne. Ktoś, kto zna, ktoś, kto wie, co to jest presja, ktoś, kto blisko zawsze był w klubie, w ostatnich latach w klubie pracował, wie dokładnie, jakie oczekiwania są w Poznaniu, wie dokładnie, o co musimy walczyć, o co musimy grać i swoją całą wiarygodnością chce, żeby pomagał zespołowi w realizacji celów. Chciałbym, żeby kibice, którzy przychodzą na ten stadion, z jednej strony odczuwali radość, a z drugiej strony byli przede wszystkim dumni z tego, że są kibicami kolejorza, że są z Wielkopolski, że są z tego regionu i mogą przyjść na bułgarską, spotkać się wspólnie na święcie piłkarskim i oglądać kolejne zwycięstwa Lecha Poznań. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa A40.